Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku spotkań Areny Krajobrazu. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Jarek Makowski, szef Biura Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Kutno. Z Jarkiem będziemy rozmawiać o zieleni kutnowskiej, a przede wszystkim będziemy rozmawiać o wyjątkowych kolekcjach róż w zieleni publicznej miasta Kutna. Dzień dobry Jarku. Dzień dobry, witam. Jarku, powiedz mi, od jak dawna systematycznie prowadzicie nasadzenia różane i zieleń związaną z tym aspektem miasta Kutna w kontekście strategii miasta Kutna i święta róży? To znaczy tak, róże w Kutnie były obecne od zawsze, ale nie w takiej skali, jak teraz możemy to zaobserwować. Strategia rozwoju miasta Kutno, miasta róż, powstała w 2014 roku i wtedy nabrało to wszystko rozpędu. Wtedy tak naprawdę ten dokument, który wykreował markę naszego miasta, w jakim kierunku mamy iść i co robić, i tam jednym z założeń było właśnie pojawienie się róży w przestrzeni miasta w większej skali. I wtedy ruszyła ta cała lawina, jeżeli chodzi o nasadzenia miejskie, skupione na różach. Jednym z takich pierwszych właśnie założeń było Rondo Solidarności, jedno z większych w mieście. I tam aktualnie rośnie i wtedy było posadzone 10 tysięcy róż i to zrobiło efekt taki pierwszy wow. I od tego tak naprawdę później się zaczęły te kolejne etapy. Więc tak naprawdę 6 lat intensywnie te róże w przestrzeni miasta wysadzamy. Ten rok ze względów wiadomych jest słaby pod tym względem, ale staramy się w ciągu roku tworzyć nowe rabaty, nowe założenia w przestrzeni miasta. Więc tak naprawdę strategia z przepisem na to, co i jak ma działać promocyjnie, jako dokument funkcjonuje, oczywiście towarzyszy temu równolegle nasadzanie róż w naszym mieście. To takie dwie spójne drogi, które się musiały spotkać i są następstwem tego pomysłu, więc to jak najbardziej tak naprawdę 6 lat intensywnej pracy. Powiedz mi Jarku, bo ja przyjeżdżając do Kutna już od szeregu lat mam takie wrażenie nieodparte, że macie coś takiego w Kutnie fajnego, co ja określiłem sobie jako rozproszony rozarium. Bo jest bardzo wiele miejsc, gdzie róże są ulokowane, są bardzo zróżnicowane pod względem odmian. Chciałbym, żebyś opowiedział mi o tym, jakie odmiany i jak wspomniałeś już o ilościach, to pochwal się po 6 latach, jak dalece ta kolekcja się rozrosła. Wygląda to tak. Jesteśmy na etapie, zbliżyliśmy się do 100 tysięcy krzewów różanych, więc tyle w naszych zasobach miejskich mamy. To jest dosyć sporo, uważam już. Mamy pewien problem, o czym powiem później, ale to już jest taki etap, który myślę, że nas trochę wysycił. To znaczy, z jednej strony jest problem taki, że Kutno jako miasto ma dosyć zwartą budowę i my nie mamy w swoim zasobie już za bardzo terenów, żeby te róże eksponować. To się tak wydaje, że Kutno i Urząd Miasta Kutno jest właścicielem całego miasta. Niestety tak nie jest. Są spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje i tak dalej. Ciągi komunikacyjne są dosyć zwarte, obsadzone drzewami, więc nie mamy się gdzie popisać. I żeby tworzyć te nowe rabaty. Więc szukamy jakichkolwiek miejsc, żeby się to udało zrobić. No i przez te lata ostatnie takie miejsca jak najbardziej znajdowaliśmy w przestrzeni miasta, ale jest coraz trudniej. W kwestii rozproszonego rozarium z tym się zgodzę. Mamy już w przestrzeni miasta ponad 120 odmian, więc to jest, myślę, już jest się czym chwalić. Ale jeżeli ktoś jest miłośnikiem róż i odmian róż, to zapraszamy na pewno do Parku Traugutta, bo tu już się zbliżamy do setki, jeżeli chodzi o różnorodność tych krzewów. Więc tak naprawdę centrum takiego różane centrum miasta to jest Park Traugutta moim zdaniem i wszystko, co jest tutaj skupione wokół Domu Kultury, gdzie tak naprawdę odbywa się od ponad 40 lat wystawa róż. Ta najważniejsze wydarzenie, które napędza ten cały różany biznes tutaj u nas w Kutnie. Rozproszone rozarium, zgodzę się, sięgamy w różne miejsca. Są to ronda, wszystkie ronda w mieście są zagospodarowane różami. Są rabaty
zaaranżowane w przestrzeń miasta zieleńce, są pasy drogowe, które są zagospodarowane różami, więc tak naprawdę wszędzie, gdzie te róże się da posadzić, to robimy. Troszkę zmieniliśmy politykę, jeżeli chodzi o taką rabatę stricte różaną, że to ma być różanka 1:1. Trochę zmieniamy od paru lat ten układ, żeby pojawiły się też tam rośliny towarzyszące, bo to trochę nam ułatwia pracę, jeżeli chodzi o samą pielęgnację. No i efekt jest długofalowy, że to są to jakieś trawy, krzewy przebarwiające się i tak dalej. Więc trochę zaczynamy mieszać w tych rabatach różanych, ale te pierwsze założenia były stricte typowo, takie monotypowe. Odmian jest prawie 120. Cały czas czegoś szukamy. Ten rok był wyjątkowy, ale zawsze coś na rynku się pojawi. Ewentualnie z producentem jakimś mamy kontakt, więc znajdujemy coś nowego i próbujemy to wysadzić nawet 10-15 sztuk, żeby zobaczyć, jak to się zachowa w nowym miejscu. I też nam trochę zależy, żeby tą bioróżnorodność różaną, tak to nazwę, w tym choćby parku Traugutta, gdzie mamy jeszcze trochę miejsca, pokazać i wyeksponować. Tutaj w parku się dzieją największe wydarzenia różane, czyli piknik różany czy święto róży, więc jest okazja do pokazania też w naturze, jak to wygląda. Nie? Więc to jest taki nasz cel, żeby tą kolekcję powiększać, żeby tą różnorodność róż edukacyjnie też pokazywać, różne typy krzewów różanych. I też jak najbardziej myślę, że mieszkańcom się to podoba. I róża jako krzew, no wiadomo, kwitnie najczęściej dwukrotnie w ciągu sezonu i my stawiamy na takie róże, które powtarzają kwitnienie. Efekt nie zawsze jest całoroczny, jak wiemy, dlatego trochę tę politykę zmieniamy, żeby te rabaty i założenia wyglądały trochę inaczej. Ale jest tego dużo, uważam. I tak jak mówię, troszeczkę miasto jako włodarz terenów swoich, troszeczkę już jesteśmy na granicy tego wysycenia. Mam nadzieję, że to znaczy tak, w związku z tym, że my już powoli tych terenów nie mamy, cieszymy się, że inne instytucje, czy szkoły, czy firmy zaczynają trochę też inwestować w róże i ta polityka im się spodobała, że będąc w Kutnie, mieszkając w Kutnie, warto te róże mieć u siebie i to jest powód do dumy, więc to nas też cieszy, że to się trochę przesunęło, co jest pokłosiem właśnie tej strategii Kutno Miasto Róż, że zaczynają ludzie inwestować trochę w biznes różany, czy to mówię o produktach jakichś lokalnych, spożywczych, ale mówię też typowo o kwiatach, że spółdzielnie też się coraz częściej sadzą róże, instytucje coraz częściej sadzą róże. Są takie programy też u nas związane choćby z budżetem obywatelskim, żeby te róże przekazywać do innych miejsc, no bo my za bardzo już nie mamy gdzie ich sadzić, więc to tak wygląda na dzień dzisiejszy. Rozumiem. Powiedz mi, jak to się w tej chwili przekłada, czy faktycznie ta zieleń publiczna, gdzie zgromadziliście róże i no, jakaś forma inspiracji jednak dla mieszkańców, dla instytucji. Wspomniałeś o tym, że one jakby starają się również przenosić na swoje prywatne jakby obszary posiadane ten materiał szkółkarski różany. Czy to jest jakiś pomysł taki bardzo spontaniczny, czy też założyliście też pewne plany jakby działania z instytucjami typu szkoły, firmy? Czy to się jakoś, ta interakcja ma jakiś taki stały związek? To się pojawiło przed kilku laty. Myślę, że ja pracuję w biurze zieleni 3 lata i to tak się mniej więcej pokryło, myślę, taki odzew z innego środowiska do nas. Ale my jako biuro, powiem tak, trochę zrobiliśmy swoją robotę. Chcemy robić jak najbardziej coraz więcej rzeczy, ale no, chociażby teren jest blokadą i musimy trochę pomóc innym. Więc tak naprawdę szkoły, które i przedszkola, które i instytucje, które są zarządzane jakby przez Urząd Miasta Kutna, dostają od nas materiał różany, choćby w prezencie takim, żeby zagospodarować teren, bądź sami kupują ten materiał w swoim budżecie. My po prostu merytorycznie im pomagamy, co i jak zrobić, więc to jest takie naturalna rzecz, żeby te róże w instytucjach miejskich się pojawiły. Przedszkola je mają, szkoły podstawowe je mają. To nas bardzo cieszy. Coraz więcej instytucji do nas wydzwania, skąd bierzemy materiał, kogo polecamy, jaką odmianę polecamy, więc to też idzie w tym kierunku, że ja mam nieraz takie
dziwne telefony. No normalne telefony, ale co za odmiana rośnie na konkretnym rondzie, gdzie ją zdobyć, bo chcemy na przykład przed szpitalem posadzić ileś tam róż. Mhm. Jeżeli chodzi o instytucje, które są typowo niezwiązane z miastem, to się dzieją takie rzeczy jak choćby programy w ramach kutnowskiego budżetu obywatelskiego. Róże dla mieszkańców bądź róże dla instytucji. Są takie projekty, w których po prostu instytucje, które zgłoszą się w ramach projektu do twórcy takiego programu, po prostu otrzymują od miasta materiał roślinny. I to się chociażby ostatnio wydarzyło właśnie, że miejskie szkoły, które już są, podlegają zupełnie innym organom, dostają materiał, wysadzają, zakładają różanki u siebie. Jak najbardziej to się dzieje i cieszę się, że przesuwa się trochę ten ciężar z miasta. Pokazaliśmy, jak to robić, że to się da zrobić i inni zaczynają w to inwestować. To samo jest ze spółdzielniami miejskimi i to samo jest z samymi mieszkańcami. Wiadomo, róże zawsze były na działkach, w ogródkach i tak dalej. Teraz pojawiły się na pewno w zdecydowanej większej liczbie niż kiedyś. Więc chociażby targi plenerowe różane, które się dwa razy w roku tutaj wydarzają u nas w mieście, są takim pretekstem do zakupienia materiału roślinnego, profesjonalnego i mieszkańcy jak najbardziej z tego korzystają. W ramach także takich kampanii społecznych, o których mówiłem, też mieszkańcy otrzymują od nas krzewy różane, żeby wysadzić je sobie w ogrodzie, więc to też się odbywa na takich płaszczyznach. A to rzeczywiście bardzo inspirujące, bo myślę, że ta przestrzeń jakby publiczna motywuje i inspiruje ludzi do działania. Jasne, przeniosło się to bardzo, nas to cieszy, że przeniosło się i ludzie się dopytują, wydzwaniają skąd, co i dlaczego, gdzie to kupić, jak to robicie, więc naprawdę jest taki przerzucenie tego ciężaru, nie ciężaru w złym tego słowa znaczeniu, ale tego efektu na inne strefy życia w mieście, więc to jest bardzo, bardzo fajne. To wkrótce będziecie mieli miasto ekspertów róż. No, naprawdę. Liczę na to. Dzwonią do nas ludzie, pytają o różne rzeczy, ale bardzo dużo ludzi zna, czyta i interesuje się. Myślę, że to też jest takie pokłosie konferencji różanych, jakichś wydarzeń tutaj związanych od lat z konferencją różaną, z poradami różanymi w plenerze, którzy szkółkarze nam pomagają tutaj. Więc to jest, myślę, że tak suma summarum, to ziarenko do ziarenka przynosi efekt taki globalny w naszym mieście. Kumulacja na przestrzeni lat, która dokładnie, się z pewnością dokładnie tutaj tak dzieje. Ja muszę wrócić do takich wątków, które mnie bardzo zaintrygowały i uważam są niezwykle istotne z perspektywy innych osób, które chciałyby o taką przestrzeń różaną, czy też inną przestrzeń związaną z zielenią miejską w takiej skali społeczności lokalnych wprowadzić. Bo po pierwsze mówiłeś o ogromnej ilości odmian, blisko 120. Jak domyślam się, jak to rozumiem, jest spora jednak bioróżnorodność tych odmian pod względem ich kondycji, wymagań. I to jest jedno z pytań, które chciałbym Tobie zadać. Jak rozwiązujecie sobie ten problem? Czy macie jakieś kryteria i dobieracie określone odmiany, pod względem pewnych parametrów? Czy też na przykład testujecie i na podstawie tego pozostają te najwytrwalsze, najsolidniejsze? No, a inne niestety odchodzą gdzieś w niebyt. Powiem tak, żeby pocieszyć, nie wiem, choćby inne samorządy, które chciałyby zainwestować w róże, a boją się, bo to jest krzew, który jest wymagający. Nie jest tak źle w sensie doboru materiału, nie zastanawiamy się nad tym bardzo. To znaczy jasne, czytamy, sprawdzamy, dzwonimy, jesteśmy w kontakcie ze szkółkarzami, z innymi samorządami, jeździmy, doszkalamy się, czytamy i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o testowanie, nie robimy tego w ogóle w przestrzeni miasta. Kupujemy konkretną odmianę. Teraz rynek jest tak rozwinięty, jeżeli chodzi o róże, on się tak poszedł do przodu, że są konkretne odmiany, które są dedykowane do miasta, na konkretne miejsca, że dają sobie radę tutaj i tutaj, więc taka wiedza jest dostępna ogólnie. Korzystamy z wiedzy jak najbardziej fachowców czasem. Dzwonimy do szkółkarza, mówię: słuchaj, mam do zagospodarowania 200 metrów kwadratowych, pasa zieleni, dwie drogi pomiędzy, zasolenie i tak dalej, co radzisz? I na zasadzie takich doświadczeń po prostu zbieramy informacje i kupujemy konkretny materiał. Staramy się kupować najnowsze odmiany, bądź odmiany, które są sprawdzone. Wiadomo, nie będziemy
sadzić odmian, nie wiem, historycznych jakichś przed licencją i tak dalej, no to wszyscy o tym wiedzą, no ale różne są pomysły, żeby zrobić rabaty w mieście i no wiadomo, materiał certyfikowany za testem kosztuje trochę drożej, ale to się na pewno opłaci w stosunku niż kupimy u kogoś innego materiał niewiadomego pochodzenia, bo to się zawsze zemści. Tak uważam, więc po pierwsze rozmowa z innymi na temat tego, jak się im coś sprawdza w terenie, rozmowa ze szkółkarzami, z producentami, którzy te róże mają w swojej ofercie i taka wymiana doświadczeń jak najbardziej się sprawdza. Też trochę jest ryzyka. Sadzimy coś w jakimś miejscu, niekoniecznie dużo, nieduże założenie, ale coś nam się w ciągu 2 lat mega bardzo dobrze sprawdzi na rabacie i już wiemy, że ta róża będzie dla nas jakimś takim punktem wyjścia do innych założeń, jeżeli będziemy coś robić nowego i będziemy potrzebowali taki parametry, taki rozmiar, taki kolor. Więc my takich parę typów, paręnaście w mieście mamy i to wynika z doświadczenia, tylko mówię, nie należy się tego bać. Nie trzeba zaczynać też nie wiadomo od czego. Można zrobić coś małego, zobaczyć jak to funkcjonuje, czy to się sprawdza i tak dalej. I wtedy na podstawie własnych doświadczeń sobie pracujemy dalej. Wiadomo, każdy teren jest inny, każdy ma inny mikroklimat, inną strefę i tak dalej. Ale powiem szczerze, wiadomo, są takie klasyczne założenia, róża lubi słońce i tak dalej. I wszyscy to wiedzą i po prostu teren musi być przede wszystkim słoneczny, trochę cienia może być, sprawdzamy też sobie, a mówiłem, że nie testujemy, sprawdzamy parę odmian pnących przy ścianie, gdzie jest mało słońca, na zasadzie posadzenia tam 30 róż, żeby zobaczyć, co się zadzieje, coś nam przetrwa, coś nam nie przetrwa, czy jakie będzie kwitnienie i tak dalej, to trochę się tam gdzieś dzieje, ale to tak w zaciszu miasta, takich parę miejsc mam, co tam się zadzieje, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o globalne jakieś testowanie, no to i takie oficjalne, to się dzieje bardziej od zaplecza u nas, niż tak naprawdę, żebyśmy robili to specjalnie, żeby tą odmianę później wysadzać w mieście. Tak jak mówię, materiał jest bardzo dobry na rynku, jest sprawdzony, szkółkarze i to wszystko jest, ma już taki wymiar bardzo profesjonalny, więc myślę, że na zasadzie zaufania i podzwonienia do innych miejsc i uzyskania informacji zwrotnej jest na wagę złota. Media są tak rozwinięte, to wszystko, nie ma w ogóle z tym żadnego problemu teraz, uważam. W kwestii odmian i szkółek, producentów, tam już są normalnie, że tak powiem, wymyślone rośliny do miasta. Wymyślone są serie, które się sprawdzają w zieleni miejskiej, więc tak naprawdę też już można korzystać z tego. To są tak naprawdę odmiany, które funkcjonowały już w przestrzeni, ale zostały nagle wciągnięte, bo się bardzo dobrze sprawdzają w takiej ulicznej zieleni, gdzie są dosyć ciężkie warunki, więc to też jest najbardziej, jak najbardziej oferta, która jest kierowana do samorządów bądź miast. No, to są takie nasze działania w tym względzie, jeżeli chodzi o dobór materiału. Sprawdzamy oczywiście, jaka jest podatność na choroby, jak to wygląda ogólnie, ale tak jak mówię, nic tak za bardzo nas nie zaskoczyło w kierunku takim negatywnym, że coś nam się totalnie nie sprawdziło w przestrzeni miasta. Drugi wątek, który zwrócił moją uwagę, poruszyłeś ją wcześniej, no mianowicie fakt, iż komponujecie w tej chwili róże z wieloma innymi odmianami krzewów i bylin, jak się domyślam. Tworzycie takie struktury bioróżnorodne. Czy mógłbyś w tym kontekście kilka dobrych pomysłów tutaj nam przedstawić, jakie rośliny, które się najlepiej sprawdzają w kontekście jakby kondycji i wytrwałości w tych warunkach miejskich, ale też ważne jest, wydaje mi się, aby uwzględnić ten aspekt pewnej wygody i pielęgnacji, tak, w połączeniu róż z innymi krzewami, bylinami, jak skomponować, czy jak dobrać sobie zestawy, aby ułatwić sobie życie, no nie ukrywam, też redukować koszty w tym samym, co jest niebagatelne zawsze, no ale też czas i powierzchnia, które jakby obciąża, więc szybkość i możliwość serwisowania tego typu przestrzeni.
Tak, pielęgnacja, powiem tak, łatwo jest posadzić, trudno jest wypielęgnować. Później to jest niestety ciemna strona takich założeń i takiej pracy. No jest, powiem szczerze, trudno. Momentami jest dosyć dużo pracy i trudno i ciężko to ogarnąć. Jeżeli chodzi o te nowe koncepcje na rabaty, to wprowadziliśmy kilka takich właśnie założeń. Postawiliśmy, powiem szczerze, na takie bardzo sprawdzone rośliny. Oprócz róży, którą mamy już, tak powiem szczerze, ograną, wiemy jaka okrywówka, ewentualnie jaka rabatówka daje radę i nie choruje, nic się z nią za bardzo nie dzieje, to oczywiście ona się staje elementem tej rabaty, jako że musi być jakby z założenia i my nie uciekamy od tego, że nie robimy już rabat typowych, niezwiązanych z różami. Decydujemy się na inne rośliny i to są takie klasyczne rośliny też, które są dostępne na rynku wszędzie. Oczywiście stawiamy na trawy. Miskanty, trzcinniki tego rodzaju, to nam się bardzo dobrze sprawdza i efekt jest wow wśród mieszkańców. Bardzo im się to podoba. Połączenie róży z trawami, która róża wiadomo, kwitnie czerwiec, później powtórzy kwitnienie w sierpniu. Chwila, moment jest takiego zastoju na rabacie. Jesienią przekwita, wchodzą trawy, miskanty i tak dalej. Towarzyszą naszym nasadzeniom dodatkowo jeszcze hortensje, które też są taką modną rośliną, ale też się bardzo sprawdza i nie jest za bardzo wymagająca poza tym cięciem wiosennym, ewentualnie jakimś nawożeniem. Stawiamy też na byliny typu jeżówki, rudbeckie, wszystkie te takie klasyczne, które dają sobie radę bez wody w mieście, bo wiadomo, sytuacja jest ostatnio nieciekawa, więc one są takie bardzo odporne, jeżeli chodzi o utrzymanie się w tej przestrzeni miasta. Oraz klasyki, berberysy, pęcherznice i jakieś irgi horyzontalne, to są takie wypełniacze, które nam jakąś plamę wytworzą. Dosyć fajnie wyglądają, jak ewentualnie z liścia, z barwy, bądź, nie wiem, green carpet klasyczny też, który się pięknie przeprawia jesienią, więc to są takie rzeczy, które ta rabata się zmienia w ciągu roku i to jest interesujące i też trochę na to stawiamy, więc parę takich założeń nam się udało stworzyć. Róże, tak jak mówię, sprawdzone, ale te byliny, te krzewy, które są, to też są tak naprawdę sprawdzone, nie ryzykujemy. Szukamy roślin, które wiemy jak ciąć, jak pielęgnować. Wiadomo, że teraz wszystko można sprawdzić, ale też ogrodnicy mają swoją wiedzę i tak dalej, mają sprawdzone informacje od lat z niektórymi roślinami, wiedzą jak z nimi pracować, więc my też stawiamy na to. I to też nie powiem, że jak się robi rabatę 500 metrów kwadratowych, to trzeba trochę tam wepchnąć roślin, które są tanie. Jeżeli ktoś sobie zakłada taką miejską rabatę, no to musi tego berberysa bądź irgę, która kosztuje parę złotych tak naprawdę z gołym korzeniem, wypełnić jakąś przestrzeń tego, żeby rośliny droższe stworzyły, miały ten efekt, ale też nie pociągnęły ze sobą, w sensie były obecne na rabacie, są droższe, są bardziej estetyczne, ale gdzieś te plamy z innych roślin tańszych też się pojawiają. To jest taka czysta ekonomia, nie? Żeby to nie było po prostu takie wszystko z górnej półki. To jest bezpieczne i wygląda tak naprawdę finalnie to bardzo fajnie. Jarku, wywołałeś ważne słowo w wcześniejszym wypowiedzi swojej, a mianowicie pojawiło się hasło woda. Mam taką myśl, która mi się bardzo często przewija, że kiedy mówimy o nasadzeniach miejskich, a kiedy jeszcze mówimy o różach, to słuchacz jest przerażony, jak to wszystko podlać, jak te róże mają wytrzymać na rabatach miejskich. Nie mamy wody, mamy problemy, mamy deficyt, który jest oczywisty. No właśnie, jak to wygląda w praktyce, bo to nas przede wszystkim interesuje. Powiem tak, praktycznie wygląda to nieźle, jeżeli chodzi o róże u nas w mieście. My w Kutnie, tak jak mówiłem, 3 lata sobie siedzę w biurze zieleni. W tym roku było nieźle, jeżeli chodzi o wodę u nas w mieście, ale 2 lata wstecz mieliśmy dramatyczne. Na różach odbiło się to tak, że po prostu szybko opadały płatki, jeżeli chodzi o pierwsze kwitnienie. Obsypywały się te róże nam potwornie. I jeżeli chodzi o drugie kwitnienie, to było ono zdecydowanie słabsze. Ale krzew jako krzew przetrwał. Za bardzo, powiem szczerze, nie ingerujemy, jeżeli chodzi o podlewanie.
też tym samorządom, które za bardzo na tę pielęgnację nie będą mieli, że pojawią się właśnie dodatkowe koszty związane z tym, że ktoś to będzie musiał podlać. My za bardzo tego nie robimy i jakoś to wygląda, w sensie nie jakoś, wygląda to nieźle. Tylko kwitnienie, to była sytuacja sprzed roku, to pierwsze było zdecydowanie krótsze, te róże nam się po prostu obsypywały. Jeżeli wysadzamy rośliny najczęściej na jesień z gołym korzeniem bądź jakiś pojemnikowy materiał, to przyszły rok staramy się je podlewać. Firma ogrodnicza, która jeżeli ten sezon jest ciężki, żeby ta roślina nam się przekorzeniła, to my tą rabatę jedną, drugą, trzecią podlewamy i zawsze jakoś to w ten sposób ratujemy. Jeżeli chodzi o stare nasadzenia, kilkuletnie, w ogóle tego nie robimy. I kondycja, powiem szczerze, nie jest zła w takim mieście, jako takim niesprzyjającym roślinom ekosystemie, nie jest źle. W takiej kwestii utrzymania wody, zmiany mikroklimatu w mieście, żeby było bardziej wilgotno i tak dalej, no robimy też inne ruchy względem roślin. Chociażby ograniczamy koszenie u nas w przestrzeni miasta. Kilka lat temu tych koszeń było 5-6 w cyklu, teraz w tym roku mieliśmy 3 koszenia. Ciągów komunikacyjnych. Główne ulice trochę zdarza się częściej ze względu na bezpieczeństwo, ale tak naprawdę jest tego koszenia zdecydowanie mniej. Znaleźliśmy takie 3 wyspy w mieście, które prawie w ogóle nie kosimy. Są to tak parki, zaraz o nich powiem. Mamy jeden taki park nad Ochnią, który ma jest terenem otwartym, tam jest bardzo mało nasadzeń, jeżeli chodzi o drzewa. On ma 4 hektary ponad, to 3 hektary w ogóle nie skosiliśmy w tym roku pierwszy raz. Tylko ciągi komunikacyjne, plac zabaw, siłownie. Wszyscy przeżyliśmy, podobało się to ludziom bardzo. Nie wszystkim, ale powiem szczerze, telefonów jest mniej niż kiedyś. Względem niekoszenia ogólnie. Pojawiają się już telefony, żeby dlaczego kosimy, więc to też się trochę zmienia. Myślę, że media zrobiły dobrą robotę, jeżeli chodzi o ten kierunek utrzymania zieleni, takiej intensywnej, żeby to wszystko było gołe i wykoszone do zera. Bardziej się przyglądamy, jak ta trawa wygląda, jeżeli chodzi o park. Kosić? Przyszedł maj, coś? Nie kosimy. Czekamy, zobaczymy. I tak naprawdę takie decyzje. Z parkiem nad Ochnią, 3 hektary mamy. Łąka nam się wytworzyła niesamowita. Tam było ponad 20 gatunków roślin łąkowych. Wyglądało to niesamowicie. Była to baza dla owadów. Trzymało to wodę, różnorodność przepiękna. Mamy też taki teren Kierhol, to jest dawny cmentarz żydowski, który jest taką górą u nas w mieście. Mhm. Trzeci rok nie kosimy go intensywnie, tam były 2-3 koszenia, teraz kosimy go w sierpniu. Jest po prostu niesamowicie, jeżeli chodzi o bioróżnorodność. Tam sobie naliczyłem, że w tym sezonie, prawie 40 gatunków łąkowych, z tym parę takich rarytasów, że tak powiem, florystycznych, które są bardzo rzadkie dla regionu ogólnie, więc tak naprawdę można tam niezłą szkołę botaniczną przejść, jeżeli chodzi o taki ekosystem. I mam jeszcze Park Wiosny Ludów, to jest największe założenie w naszym mieście, ono ma 17 hektarów. Poza taką częścią francuską, symetryczną, z berberysami i tak dalej, mamy część taką naturalną i tam też kosimy to na koniec sezonu, w sierpniu, żeby te siewki, które tam się odradzają, za bardzo nam się nie panoszyły. Ale to tak naprawdę są 3 takie miejsca, w których w ogóle porzuciliśmy intensywną pielęgnację. Wszyscy żyjemy, na pewno zrobiliśmy dobrą robotę w kwestii utrzymania wilgoci w mieście, mikroklimatu i tak dalej. Teraz jest jesień, spadają liście, też trochę nam się ta polityka zmieniła, jeżeli chodzi o parki. Też tego nie wywozimy od razu. Sobie to leży, nie mamy też w Kutnie od 3 lat śniegu, więc tak naprawdę takie zasilanie zimowe, jak zawsze mieliśmy grubą pokrywę, że to wszystko powoli wsiąkało, nie ma tego, więc musimy zatrzymać tą wilgoć jesienną jak najbardziej dłużej w gruncie, chociażby tą pokrywą liści, więc to też są takie ruchy, które się dzieją względem wody. Kupiliśmy 300 aplikatorów do podlewania drzew, bo mieliśmy też ogromny problem z utrzymaniem w ogóle drzew jako takich sadzonych, z decyzji administracyjnych bądź innych, żeby te drzewa utrzymać przy życiu. Tak naprawdę cieszyliśmy się po tym pierwszym sezonie tej suszy ogromnej, że to drzewo w ogóle jakąkolwiek wegetację podjęło. Kiedyś było parę wypadów, teraz było kilkanaście, więc tak naprawdę wiadomo, drzewo sobie przebuduje koronę, jakoś to wszystko się ukręci i da radę. Ale teraz tak naprawdę jak objeżdżamy to miasto, to cieszymy się z tego, że tam w ogóle jakieś pędy jeszcze funkcjonują. Te worki nam pomogły, powiem szczerze. Dało to radę ten sposób podlewania. Podlewamy też oczywiście z jakichś wozów bezpośrednio pod drzewo,
Pomagają nam różne też instytucje miejskie, jak między innymi PEWiK, to jest taka wewnętrzna wodociągowa firma, która nam po prostu z wielką cysterną pomagała utrzymać duże drzewa, które sadziliśmy też w mieście, więc to tak naprawdę jest ciężko, powiem szczerze, chociaż ten rok mi dał trochę odetchnąć, bo zdecydowana większość drzew przetrwała. Ograniczone koszenie, brak intensywnej pielęgnacji na tym i podlewanie tak naprawdę nowych rabat tylko i wyłącznie. Później obserwujemy, no jak już jest jakiś dramat, no to oczywiście wysyłamy, ale tak naprawdę te róże wbrew pozorom nie wymagają tak intensywnego podlewania, jak nam się nieraz wydaje. One sobie świetnie dają radę, uwielbiają ciepło. Nie ma jakichś dramatów u nas w przestrzeni miasta, mimo tego, co się dzieje dookoła. Powiedz mi, Jarku, z tej perspektywy, bo skala realizacji, jaką wykonaliście, różnorodność tych realizacji, pojawia się tutaj wiele takich informacji, inspiracji do tego, że w kontekście chociażby tego, iż nie kosicie i jak powiedziałeś przed chwilą, powstały przestrzenie, gdzie pojawiły się gatunki rodzimych roślin, które gdzieś tam no, rzadko występowały, a teraz są, można je oglądać. Tak, ja mam trochę wrażenie, jakbyście tworzyli taką przestrzeń edukacyjną dla dzieci i młodzieży, która to znaczy, może tak. tam się edukować w tym pozytywnym, tym ekologicznym, tym biologicznym kontekście. Powiem tak, my jako Kutno jesteśmy dosyć niechlubnej liście miast i terenów, które mają najniższy stopień zalesienia w Polsce. Jesteśmy na przedostatnim miejscu. My mamy 4% zalesienia, jeżeli chodzi o teren. My jesteśmy typowym terenem rolniczym, otwartym i jeszcze najgorsze pozbawionym zbiorników wodnych, jako takich typu jeziora na przykład. Mamy rzekę, która też jest taka efemeryczna, ona potrafi w tej suszy w ogóle zniknąć tak naprawdę w sierpniu i nie ma. Więc warunki są ciężkie, ale tak jak mówię, udaje się wyszukać w takich problemach, w takich kłopotach, w których się znajdujemy, zrobić coś, co można sprzedać jako ważne. Nie mówię tego, często jest taki zarzut też trochę, bo wam się nie chce tego robić i jakby robicie to specjalnie, że wy tego kierchola nie kosicie na przykład, albo parku nad Ochnią, że to jest celowe, że nie macie pieniędzy i to jak to wygląda, że to są chwasty. No i tu jest też robota trochę nasza jako urzędników, że my rozmawiamy z tymi ludźmi i powiem szczerze, niektórych ludzi się da spokojnie, merytorycznie przekonać w kwestii takiej, że to jest po coś, że to nie jest tak po prostu, że Biuro Zieleni Miejskiej zapomniało o skoszeniu tego terenu. Powiem szczerze, dużo ludzi jest otwartych na to i tak naprawdę przyjmuje to do wiadomości. Są mieszkańcy, ludzie, którzy tego nie przyjmują, bo im się to nie podoba. Rozumiem to, ale sprzedajemy trochę, tłumaczymy, nie dochodzimy często do wspólnego zdania i tak dalej, no ale nie będziemy kosić i tyle na razie. Jest to po prostu, przyjęliśmy taką strategię, 3 tereny mamy typowo dzikie. Jakieś tam małe łąki jeszcze założyliśmy w mieście, niewielkie, kwietne, ale tak naprawdę te rzeczy w parku nad Ochnią, które zrobiliśmy, to były za darmo, więc nie musieliśmy inwestować ileś tam set złotych na to, żeby założyć łąkę kwietną, bo ona się zrobiła sama. Jest to pole bardzo duże do edukacji, uważam, jeżeli chodzi o szkoły bądź jakieś przedszkolaczki, edukację taką ekologiczną, bo można zobaczyć rośliny, których naprawdę ciężko je spotkać albo nie zwracamy na nie uwagi, przechodzimy obok nich obojętnie, tam są często rośliny jakieś lecznicze. Można sprzedać ten temat fenomenalnie, jeżeli chodzi o edukację właśnie na tym poziomie. I my trochę też to robimy poprzez media, wysyłamy jakieś komunikaty, trochę znaczymy te tereny, że ich nie kosimy, że to jest łąka miejska, że chronimy bioróżnorodność, stawiamy jakieś tabliczki, bo jak mieszkaniec taką informację przechodząc koło takiego terenu przeczyta, odczyta, to od razu jest taka informacja, że to jest po coś, że to nie jest zrobione, bo urząd zapomniał albo zrobił to specjalnie. Więc tak naprawdę edukacja w kierunku zachowania takich dzikich stref i zaprzestania takiej intensywnej pielęgnacji, oszczędności dla miasta i przy tym powstawanie bazy takiej edukacyjnej właśnie, że to jest miejsce schronienia dla organizmów, zachowanie bioróżnorodności, trzymanie wody, zmiana mikroklimatu,
utrzymanie rodzimych gatunków, bo też trochę postawiliśmy na to, żeby te łąki trochę się same wytworzyły, bo mieszanki są różne i rośliny są różne. Zrobiliśmy takie założenie, ale też trochę postawiliśmy, i to się dzieje samoczynnie. No, trawnika stricte 100% nie da się utrzymać w mieście za bardzo bez intensywnej pielęgnacji. My tego nie chcemy robić, bo nas na to po prostu nie stać. Trawniki są, nikogo na to nie stać za bardzo, jeżeli są to ogrody, wiadomo, angielskie bądź inne, które mają mieć w założeniu pole golfowe, które jest ciężko utrzymywane, pielęgnowane, koszone, podlewane i tak dalej, nie stać nas na to zupełnie, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I rośliny takie rodzime pojawiają się w tych ekosystemach, w tych azylach, które sobie tam porzuciliśmy trochę. Kosiliśmy je w sierpniu. I mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie tak samo pięknie, bujnie, i to zachowanie spowoduje, że właśnie trochę sprzedamy to podejście takie eko do życia w mieście, które jest dosyć ciężkie do wytrzymania w temperaturach, które mamy, braku opadów i tak dalej, więc to na pewno podniesie, że tak powiem, walor zdrowotny chociażby mieszkańców, nie? No to jest informacja taka, myślę, najważniejsza. No myślę, że niezwykle istotne, że to tworzenie tej bioróżnorodności w dodatku niskim kosztem, co też jest dość kluczowe. A efekt jest naprawdę, uważam, ten walor edukacyjny, który też efekt też ma, jest, uważam, jest super. W kwestii parku nad Ochnią chociażby, my dostaliśmy naprawdę mnóstwo zwrotnych informacji o pozytywnej rzeczy, którą zrobiliśmy. Naprawdę. Dzieciaki z rodzicami naprawdę byli zachwyceni, jeżeli chodzi o tą bioróżnorodność. Dzwonili, gratulowali i tak dalej. Więc to są takie rzeczy, nagle po prostu porzucenie czegoś, panowanie nad tym w jakiś sposób. Tak jak mówię, ciągi komunikacyjne, metr, półtora odchodników, żeby tam jakieś rzeczy się zadziały, żeby to nie było wszystko, nie wchodziło nam w ścieżki dla biegaczy, tam rowerzystów, którzy są w tych częściach rekreacyjnych. To się sprzedało w 100%. Trochę wywołałeś tym ostatnim zdaniem moje kolejne pytanie, bo chciałem Ciebie poprosić o to, żebyś nam powiedział w efekcie 3 lat Twojej pracy w Biurze Zieleni Miasta i wcześniejszych lat jakby konsekwentnego rozwijania projektu Różanego w Kutnie, za pomocą wystaw, no wszystkich tych instrumentów, o których będziemy jeszcze mieli okazję z innymi gośćmi rozmawiać. Jak to na ten moment, w Twojej ocenie, z perspektywy profesjonalisty zajmującego się zielenią, który zna miasto, chodzi po nim, ogląda ogrody prywatne, zachowania ludzi, na ile ten czas i te realizacje, jakie wykonaliście do tej pory, łącznie z tymi ostatnimi, o których przed chwilą rozmawialiśmy, wpływały albo wpłynęły, wpływają, bądź rzeczywiście w jakiś sposób istotny oddziałują na zmianę postaw i zachowań mieszkańców? W kwestii typowo różanej polityki, którą prowadziliśmy, to trochę już o tym wcześniej mówiliśmy, ale tak jak mówię, mieszkańcy są dumni, że są z takiego miasta, które ma jakąś ofertę, którą można opowiedzieć innym. Ja to widzę wśród swoich znajomych, którzy przyjeżdżają do mnie na przykład, do Kutna z innych części Polski. Ewentualnie my gdzieś wyjeżdżamy i co to Kutno jest, gdzie to się znajduje, o co tu chodzi. I to jest bardzo wdzięczny temat, jeżeli chodzi o taką turystyczną, przyjacielską, fajną markę, bo to jest fajne, to jest przyjemne, to nie rodzi żadnych negatywnych skojarzeń, to nie jest jakieś dziwne, tylko to jest piękne z założenia jakby, i to jest sam plus tej polityki różanej. Ona się dzieje w różnych strefach, w strefie kultury, tutaj w mieście, sportu i tak dalej, małej architektury, przystanków, ulic, to pewnie też inni będą mówić o takiej strategii rozwojowej miasta. Ja jako materiał różany, który wysadzamy i zakładamy nowe rabaty, mogę powiedzieć, że ludziom się to bardzo podoba. Chcieliby więcej w niektórych miejscach się nie da, bo to też trochę o tym wspominałem, że nie wszystkie tereny są nasze i nie wszędzie możemy się popisać. My mamy z tym już ciężko i to cieszę się, że mieszkańcy zaczęli po prostu kopiować zachowania tutaj, niekoniecznie nas, bo te róże, tak jak mówię, były, ale nie w takiej skali, ale
pokazaliśmy, że można to zrobić, że to się udaje, że to rośnie i tak dalej, więc mieszkańcy jak najbardziej podkupili te rzeczy, podkupiły to instytucje i inne ośrodki, które tu na terenie miasta się znajdują. Więc to jest, uważam, najważniejszy efekt takiej tożsamości, która się tu wytworzyła w ramach tego miasta, że zaczęliśmy identyfikować się z motywem tego miasta i te wszystkie działania, które tutaj mają miejsce, ustaliły tożsamość naszych mieszkańców. I to jest, uważam, że to jest ekstra. Ja ze swojego doświadczenia powiem, tych ludzi, którzy do mnie przyjeżdżają, im się to bardzo podoba. Kupują to, spacerujemy, pokazujemy i tak dalej, więc to jest naprawdę informacja, jeżeli chodzi o taki już marketingowy wydźwięk miasta Kutna na terenie Polski, to też jest super informacja. My to widzimy też wśród gości wystaw, które tutaj się dzieją, że tutaj nie jest to święto, które jest skupione wokół centralnych miasteczek, wokół Kutna, tylko przyjeżdżają naprawdę ludzie z całej Polski i to jest super i myślę, że udało nam się to w 100% wytworzyć coś takiego, co się nazywa taką tożsamością mieszkańców poprzez nasze działania. I fajnie, że to się przenosi na inne sfery i mam nadzieję, że będziemy się rozwijać. Terenów trochę jest, więc myślę, że jest co robić. Jest co robić jeszcze, ale będziemy mieli zajęcie. Z pewnością pojawią się nowe. W tym obszarze zielonym zawsze będzie coś ziemi, jasne. Też tak wspomnę tylko jedną rzecz. Mieliśmy kiedyś takie dwa tereny, które są w centrum miasta. Wspaniałe działki pod tak zwane zabudowę wielkopowierzchniową, żeby je sprzedać. A włodarze miasta stwierdzili, że zrobią tam rabatę różaną i poświęcili działkę naprawdę w centrum miasta pod założenie wielkiej rabaty różanej. Więc to też jest ważne, że zarządzający rozumieją tą potrzebę i niekoniecznie sprzedali działkę. To jest to szkółkarze zawsze wspominają, że w Kutnie się nie stawia wieżowców dla biurowcy, tylko się sadzi róże i zakłada rabatę. Więc to jest taka miła informacja zwrotna. Z pewnością to taka istota zrównoważonego rozwoju miasta. Dokładnie, tak, dokładnie, naprawdę. Dokładnie tak. O proporcje między architekturą a przestrzenią zieloną. Teraz w kwestii jeszcze trochę wracając do poprzednich pytań, ja mam też trochę na przyszłość nowe pomysły, które są starymi pomysłami już gdzie nie gdzie, ale chcemy trochę też się skupić na takim bardziej, żeby to nie brzmiało jeszcze eko miasto, tylko takimi działaniami trochę poza zrobieniem na przykład tej akcji z koszeniem, zostawiania tych dzikich stref, trochę chcemy wejść w jakieś inne działania, chociażby nie wiem, sadzenie jakichś pnączy na ogrodzeniach szkół, czy to ścianach, elewacjach. I powoli o tym myślimy, żeby to zrobić, żeby trochę nauczyć ludzi, że niekoniecznie te pnącza, które rosną, to są źródłem robactwa wszelkiej maści, tylko no to jest ważna, każdy metr kwadratowy roślin jest ważny w tym momencie. I tak jak mówię, w Kutnie pewnie takie miasta w tej wielkości bądź mniejsze będą miały problem z ekspozycją różnych rzeczy. Naprawdę my mamy problem. Jak się przejedzie przez Kutno, ja uważam, że mamy sporo drzew w pasach drogowych. Te drzewa są co chwilę, niektóre ciągi są zagospodarowane totalnie drzewami, więc już nie mamy nic za bardzo co zrobić. Mamy zabudowę, chodnik, który jest miasta, pas zieleni z drzewami, drogę, koniec. Nie jesteśmy w stanie wyjść gdzieś poza, więc musimy szukać trochę innych źródeł do inspiracji i chcemy wejść trochę w instytucje, szkoły, przedszkola. To jest takie moje marzenie, żeby trochę wejść do nich i bardziej tą zieleń puścić jeszcze u nich, chociażby na elewację, nie wiem, takie proste rzeczy, żeby trochę zacząć łapać wodę też w takim edukacyjnym wymiarze, przedszkoli, szkół i tak dalej, deszczówkę. No więc to się wszystko w głowach rodzi, dyskutujemy o tym, mam nadzieję, że to jakoś się zacznie wydarzać. No ten rok już miał być takim pierwszym, no ale ze względu wiadomych różne rzeczy niestety spełzły na dalszy plan. Okoliczności szczególne, totalnie, więc musieliśmy porzucić niektóre działania. No ale jest co robić. Akcja? Dobra. Jarku, ogromna ilość wiedzy, jaką nam przekazałeś i tego wszystkiego, co się w Kutnie dzieje. Ja bym chciał poprosić Ciebie teraz, żebyś
dla naszych słuchaczy, dla tych osób, które reprezentują samorządy, zajmują się zielenią, bądź też planują jakąkolwiek aktywność taką w obszarze społeczności lokalnych, miejskich, związanych z zielenią, kilka najlepszych rad i wskazówek. Od czego zacząć, co jest najistotniejsze, co spowoduje, że nie popełnimy błędów i nie będziemy rozczarowani. Przede wszystkim się nie bać. Tak jak mówię, w kwestii takich samorządów jak miasto, no mniejszych od miasta, które nie mają za bardzo budżetu albo jakieś mają ograniczenia, bo wiadomo, różne są sytuacje, zacząć od czegoś małego. Naprawdę jakieś niewielkie założenie, które zobaczymy, jak będzie funkcjonowało w konkretnym terenie i jak się będzie sprawdzało, jakiej pielęgnacji będzie potrzebowało. Powiem tak, nie bać się terenu, na którym te róże sadzimy. My często, to znaczy tak, przed Domem Kultury tutaj kiedyś Państwo by nas odwiedzili, jest taka rabata z róż, która powstała na miejscu, gdzie rosły przez lata jałowce. I ta rabata, te jałowce zostały lata temu usunięte, zostały posadzone róże cordesa, rabatowe, okrywowe i parkowe. I tak naprawdę jest to jedna z najlepszych założeń, jakie istnieje w naszym mieście, jeżeli chodzi o wygląd, taki ogólnie efekt i zdrowotność. Tam za bardzo nic się nie wydarzyło w tym podłożu. Zostało trochę zdjęte, ale tam lata ten jałowiec wyjaławiał ten teren, zakwaszał i tak dalej. Więc tak naprawdę patrzymy i porównujemy sobie miejsca, gdzie sadziliśmy róże. Niekoniecznie, proszę się nad tym podłożem tak nie skupiać, przynajmniej ja mam takie doświadczenia tutaj u siebie w Kutnie. Mamy często, sadziliśmy róże na terenach, gdzie były jakieś budowle i tak dalej, więc jak wchodziliśmy z planem nasadzenia i sprawdzaliśmy, co tam jest, że tam jest jedno wielkie gruzowisko na przykład i ta ziemia jest typowo taka wyjałowiona, że tam pół istoty żywej nie ma w tym podglebiu i ni cienia i nic więcej, tak naprawdę szkółkarze, u których rozmawialiśmy, to jest tak, dasz nawóz urośnie. I to jest, słuchaj, drodzy Państwo, prawda. Róże są bardzo wytrzymałe, stanowisko słoneczne i tak naprawdę wyczyszczenie terenu, w którym mają się pojawić. Jeżeli my zakładamy rabatę, oczywiście oddarniamy teren, jeżeli tam jest trawa, sprzątamy, usuwamy jakieś gruzowisko i tak dalej, które tam jest, spulchniamy tą glebę, sadzimy materiał jesienią i zaczynamy to nawozić. Nawóz jest, uważam, najważniejszy, jeżeli chodzi o takie miejskie tereny. Nieużytki wszelkiego rodzaju. Nie mówię o takiej zieleni parkowej, no bo to samo jakby się nakręca tutaj, że to jest już takie wieloletnie liście, to wszystko jest, mikroklimat jest inny, ale takie typowe jakieś skwery, jakieś działki, które były w centrum miasta przez lata, nie wiem, przed Eptem i tak dalej. Naprawdę nie robiliśmy jakichś totalnych prac, jeżeli chodzi o wyjęcie gruntu i ziemi i dostarczenie ziemi urodzajnej jakiejś takiej w tym terenie. Nie. Materiał, najczęściej szkółkarze, bierz, urośnie i to naprawdę działa. Więc nie bać się, jeżeli chodzi o jakieś tereny, żeby tam totalnej rewolucji też nie robić. Zrobić to na małym kawałku i zobaczycie, czy to Państwu się uda. Można sezon poczekać, dwa i zobaczyć, czy można w takim terenie. I to u nas się sprawdza. I tak naprawdę nawożenie jest istotne w kwestii takiej pielęgnacyjnej róży. Róża urośnie, na różnych terenach u nas się to sprawdziło i naprawdę sobie świetnie dają radę. Wiosną oczywiście wieloskładnikowy nawóz w naszym przypadku stosujemy z takim maksymalną ilością azotu. Jesienią azotu do minimum, fosfor, potas to są takie zasilające u nas i to też szkółkarze. Syp, fosfor, potas jesienią, wiosną azotu dużo i to naprawdę taka typowa ogrodnicza praca, że wieloskładnikowy nawóz jest rozsypywany wokół roślin i to nam w zupełności wystarcza i to nam się sprawdza. Na jakim by te róże gruncie nie rosły? To po pierwsze, więc jeżeli chodzi o tereny, siedlisko na tych róż, to spokojnie. Jeżeli chodzi o nawożenie, to co mówiłem. Wieloskładnikowe nawozy, wiosną azot, jesienią potas, fosfor. Jeżeli chodzi o nawodnienie, to też troszkę wcześniej o tym wspomniałem. W pierwszym roku, jeżeli są takie już dramatyczne sytuacje,
to wtedy pomagamy tej rabacie, żeby te wszystkie rośliny się ukorzeniły i to wszystko tam jakoś przetrwało ten najgorszy okres. Później my te rabaty zostawiamy, już za bardzo ich nie podlewamy. No i taka typowa pielęgnacja już w zależności od typu róż, związana z cięciem, pokwitnieniu i tak dalej, no ale to już jest temat, temat też myślę, że znany. Nie tniemy róż w kutnie jesienią, wszystko tniemy wiosną, czyli w marcu, tak mniej więcej patrzymy sobie, jak ten klimat się kształtuje, jak to wygląda i wtedy zaczynamy dopiero cięcie materiału, materiału po zimie, żeby ten też o tym często, też to jest szkoła, którą dostawaliśmy z zewnątrz, my też czytamy, rozwijamy się, ale też szkółkarze mówią, nie tnijcie tego materiału, mróz, jakichkolwiek rzeczy wchodzą przez pędy, zostawcie to wiosną na spokojnie, odbije wam ta róża. Też na początku dla takich zarządzających, że róża jest trudnym, powiem tak, lata temu jak się spotkałem z różą, to też mówię, Boże, jak to uciąć, tu oczko z tej strony, trzecie, czwarte. Tak naprawdę jak się robi, to drugi, trzeci rok już na to nikt nie patrzy, to się robi mechanicznie. Niektórzy nam mówią, żebyśmy użyli, nie wiem, kosiarki żyłkowe, zmienić końcówkę, mamy ściąć to na ostro po prostu, bo to i tak odbije. I to jest prawda. Nie, w kwestii takiej ogródka, jak mamy dwa, trzy krzewy różane bądź kilkanaście, to możemy się tak zastanowić, ale tu nie ma na to czasu, bo tego jest za dużo i tak naprawdę daje radę. Nie trzeba się przy każdym krzewie zastanawiać, że to musi być, nie wiem, pół centymetra nad oczkiem zewnętrznym, nie? Więc to się dzieje mechanicznie i to wszystko, że tak powiem, mechanicznie, ręcznie oczywiście, ale nie ma takiego skupienia nad tym materiałem, tak jak sobie wyobrażamy w książkach, że musimy to oglądać, że to tak ma być. Nie ma takiej opcji. Jeżeli chodzi o materiał, który polecamy do wysadzenia, który nam się sprawdza, to mamy kilka takich typów, które bym polecił. Jeżeli chodzi o róże okrywowe, bardzo nam się sprawdzają trzy odmiany w mieście. Pierwsza to jest sztadrom, która też się ostatnio robi bardzo modna w miastach, ale ona nam też się sprawdziła i też ją wysadzamy. Ostrzegam, nie za gęsto, trochę można poluzować tę rozstawę, bo ona po dwóch, trzech latach naprawdę puszcza bardzo długie pędy, więc nie za gęsto, bo później nie wejdziemy do tej rabaty, w ogóle nic nam nie zrobimy, więc w przestrzeni miasta, jeżeli chodzi o takie miejsca intensywnie uczęszczane, gdzie mogą się pojawić śmieci, bo różne sytuacje się zdarzają, jest problem po prostu z wyczyszczeniem tego, no bo nie można się za bardzo tam dostać. To jest sztadrom różowo kwitnący, taki prosty kwiat, ona się obsypuje i długo kwitnie u nas. Drugą jest Gartenfreunde, to jest też Cordesa odmiana, ona u nas się pojawiła kilka lat temu na jednej z ulic, wzdłuż drzew ją posadziliśmy pod lipami i wszyscy, ojejku, co to będzie, pod drzewami róże sadzą na bryłach korzeniowych, wąski pas, 1,5 metra zieleni. I ta róża wygląda świetnie, daje sobie świetnie radę, wiadomo, z dystansem od przewodnika, od tej części drzewa, ale ona tak zagospodarowała sobie tą rabatę, że ona jest cała pokryta pędami i kwitnieniem. Jeszcze jest Sommer Abend, też taka róża ciemno kwitnąca, też ona nam się sprawdza, jeżeli chodzi o taką okrywówkę. To są takie trzy klasyczne rzeczy, które bym polecił. Do takich dużych jakichś założeń, w sensie jeżeli chcemy uzyskać jakąś plamę barwną w jednym miejscu, to jest taka rzecz, którą my inwestujemy. Druga grupa róż, którą polecam, to są róże rabatowe, których my mamy zdecydowanie najwięcej. To są te najbardziej lubiane, takie krzewy klasyczne, 80 cm do metra dochodzące, kwitnące dwa razy w ciągu cyklu. I one się najbardziej podobają mieszkańcom, ludziom z zewnątrz i tak naprawdę też my intensywnie je sadzimy. Ich mamy zdecydowanie najwięcej. Z takich klasyków, które są trochę różą okrywową, a są rabatową, to jest róża Bad Birnbach, która też u nas daje duże plamy, ładne, bardzo intensywnie kwitnące. Róża rabatowa Lady Kutno, którą dostało miasto kilka lat temu od producenta Cordesa jako taki prezent na jubileusz, ona nam się sprawdziła niesamowicie. Ona nigdy nam nie zachorowała odpukać od lat, jak rośnie u nas w mieście
kwitnie niesamowicie. Ona teraz tak naprawdę jest późna, no jesień już taka dosyć zaawansowana. Ona zaraz będzie tak naprawdę pokryta znowu kolejną partią kwiatów. I wygląda to naprawdę niesamowicie. Jeżeli ktoś chce taki element morelowy, pomarańczowy w ogrodzie, no to stawiamy na tą różę. Sprawdza nam się też bardzo róża Milano. To też taki klasyczny kwiat, ciemno-czerwony jako rabatówka. Taki wręcz wpadający w taką karminową czerwień. Ona też nam nie choruje i bardzo dobrze się sprawdza, jeżeli chodzi o uzyskanie takiej plamy ciemnej na rabacie. Mamy jeszcze z takich godnych polecenia to takie już dwubarwne Orient Express. Ona się ludziom bardzo podoba. Wiadomo, jak to jest na konkursach. Czasami się różne pstrokacizny podobają i ludzie chcą trochę tego materiału też mieć. My mamy 2-3 rabaty z tą różą, niekoniecznie totalnie całą. Ona się mieszkańcom jako taka wielkokwiatówka już, przepraszam, podoba bardzo. Ona ma takie dwubarwne pratki, też nam nie choruje w ogóle. Meluzina, też taka róża sprawdzona u nas w dwóch miejscach, też bardzo dobrze znosi te warunki miejskie i też intensywnie kwitnie. Róża Jazz na jednym z rąd. Mamy też taką monokulturę, która parę lat temu została założona, róża Tantała, i ona też niesamowicie wygląda. Ona nie ma takich dosłownego koloru, też moim zdaniem jest polecana, godna polecenia na takie miejskie, typowe wśród ulic nasadzenia, że ta róża sobie świetnie da radę. I jeszcze jedna też taka rabatówka udająca okrywówkę, to jest róża, o której Elfrid, która też rośnie na jednym z rąd u nas w Kutnie. Ona w zeszłym roku zakończyła kwitnienie chyba w połowie grudnia. I wtedy wyglądała tak naprawdę październik, grudzień najlepiej w sezonie. To był jeden wielki kwiat. No więc to są takie rzeczy, które polecamy. Zawsze można do nas zadzwonić. Dzwonią do nas ludzie z innych samorządów, przyjeżdżają trochę do nas ludzie z innych miejsc i zabieramy ich na spacer, pokazujemy co i jak, trochę odradzamy i tak dalej. Ale tak jak mówię, w miastach, przede wszystkim w takich miejscach eksponowanych, to są okrywówki, o których mówiłem, i rabatowe róże, które mają trochę, mamy je w ciągach komunikacyjnych, ale bardziej też wchodzimy w trochę bardziej zaciszne miejsca z nimi. A już na przykład w Parku Traugutta, no to już mamy różne różności i mamy i historyczne róże, i naturalne, i okrywówki, i pnące, i wielkokwiatowe, i parkowe, więc tu tak naprawdę takie centrum spokoju, gdzie mamy taki azyl trochę od wytchnienia, możemy pokazać inne rzeczy. A te, o których mówię, to w taką intensywną, że tak powiem, uczęszczaną zieleń, jeżeli chodzi o miasto. Jeszcze w pasie drogowym bardzo dobrze, zapomniałem, sprawdza nam się róża Cordesa Gebruder Grimm. Ona niesamowicie nam kwitnie i Sherry Lady też, nie możemy powiedzieć złego słowa. Kwiaty się utrzymują, nie zmieniają się po opadach deszczu, nie ma żadnej mumii na tym wszystkim, więc to tak naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. Zwarte krzewy, fajny liść. No i kwiat też zdrowy, więc to są takie klasyczne odmiany, które my w mieście powtarzamy, że tak powiem, wysadzając je w terenie. Jarku, jak porządkowałem kalendarz kwitnienia róż u Was, to potwierdź, zrozumiałem, że zaczyna się w czerwcu, a tak naprawdę ostatnie róże kwitną do przymrozków. Tak? Do przymrozków, tak. Teraz zawsze do Kutna zapraszam początek czerwca, taki pierwszy tydzień, to jest, wtedy się zaczyna to całe przedstawienie, więc wtedy jest najpiękniej, uważam. Drugie kwitnienie jest trochę słabsze. Ale zawsze towarzyszy Święto Róży, które jest we wrześniu, ono się zaczyna pod koniec sierpnia, w połowie sierpnia, ale tak naprawdę te róże kwitną cały czas. Nie wszystkie, ale odmiana chociażby Lady Kutno, czy właśnie ta Elfrid na jednym z rąd, ona do pierwszych przymrozków jest po prostu rośliną kwitnącą i wartościową, jeżeli chodzi o takie estetyczne walory, jeżeli chodzi o rabaty. Nie? Niektóre róże już w tym momencie są w owocu, bo ich nie tniemy i są, że tak powiem, atrakcyjne pod tym względem, ale niektóre róże cały czas w Kutnie kwitną, więc Lady Kutno jest takim przykładem. No właśnie, a propos Lady Kutno, ty potwierdzisz moją
i moją intuicję, że Lady Kutno nie jest różą, która kwitnie tylko dobrze w Kutnie, również w innych miastach. Oczywiście, kwitnie w innych miastach równie pięknie, ale myślę, że w Kutnie najpiękniej. To już tak będzie na koniec, że tak powiem, żeby zaprosić, zachęcić. Naprawdę teraz, jeżeli Państwo byli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kutnie, gdzie jest ponad 230 krzewów, to one wyglądają bajecznie w tych kolorach jesiennych. Naprawdę róża godna uwagi. Jarku, bardzo dziękuję za rozmowę i niezwykle wartościowy pakiet wiedzy i inspiracji dla naszych słuchaczy. Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że sprawiliśmy Wam sporo przyjemności tym odcinkiem i sporo wiedzy Wam udało się przekazać. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku spotkań Areny Krajobrazu. Do zobaczenia.